Cześć, cześć, witajcie serdecznie na moim kanale. Zapraszam na kolejną wyprawę do Escape from Tarkov. Mam nadzieję, że się będziecie miło bawić i mam nadzieję, że mi też uda się coś zdobyć. Życzę miłego oglądania. No dobra, to jesteśmy kolejny raz. Tym razem zastał nas wieczór w lesie pod Tarkowem. Także trzeba się spieszyć, bo nie mam ani latarki, ani noktowizora. Miejsce spawnu to samo, jak widzicie. Także biegnę tak jak ostatnio. Trochę ciemnawo, powiem szczerze. No, ale jakoś sobie będziemy radzić. Trochę biegnę na chama. Zobaczymy, co się stanie. No, w słońcu na pewno jest lepiej. Godzina 18 w grze. Muszę zapamiętać, że 18 już tak wygląda. Dość ciemno. Myślałem, że jeszcze będzie słońce, powiem szczerze, jak startowałem. No, ale mamy dzisiaj chmury. I wieczór. No, tu jeszcze słoneczko z tej strony. Dobrze. No, pięknie to wygląda. Lekka mgiełka nad ziemią. Słyszałem strzały, ale nie wiem. Tam jest koleś. Spróbuję go zajść od tyłu, skoro on taki kozak. Widzę go. Chował się za tą stertą drewna. Spróbuję go jeszcze podejść. Kurczę. No i go zgubiłem. Tu widzę trupa. Pytanie, czy to jego trup? Czy on kogoś zabił? Czy może jakiś snajper go ściągnął? Jest tu. Nic nie ma. Pewnie on go już przeszukał. To chodźmy teraz zlutować tamtego, co zabiliśmy. Gdzie on padł? Dobra, jest. Pistolet. Zabieramy. Kieszenie. I plecak. Plecak biorę w całości. I się zwijam. Co w plecaku, zobaczymy później. Kurczę.
Kurde. Ten tartak jakoś mnie nie kusi, powiem szczerze. Kolejny raz. Wolę się kryć w krzakach, niż tam wchodzić w tak otwartą przestrzeń. Ups. Czuję, że tym razem był strzał do nas. Oddany. Dobra, nie czekajmy. Zmieńmy pozycję, zmylmy przeciwnika. Jeśli on nas widzi, a my jego nie widzimy, to lepiej sprawić, żeby on też nas nie widział. Ale klimat. Piękne, piękny zachód słońca. Dobra, sprawdźmy plecy. Nikogo nie widzę. Dobra, skryję się w tym krzaku. Sprawdzę, co w tym plecaku było. Nic. Pusty plecak miał? No, a to wygląda. No dobra, to idźmy dalej. Ale jeśli poza pistoletem koniec naszych łowów, to niezbyt udany rajd. W ogóle nie szedłem w tamtą stronę nigdy. No tam się mocno strzelają z tonami. Tam jakiś samochód. Wieczór w lesie. To dopiero historia. Ale Tarkov bardzo klimatyczna gra, naprawdę. Kurczę. Nic w tym samochodzie nie ma. Jest koleś. Ja go podgonię. I zaraz go załatwimy, mam nadzieję. Dobra. Elegancko. Kolejny pistolet. Nóż. Jakieś magazynki. I patrzmy, co jeszcze w kieszeniach ma. Czapka. Wolę tą czapkę chyba. Jakoś pucha. Myślałem, że tak mogę przełożyć. No dobra. Kurde, ktoś strzela. To NPC były? O,
karabin. Ajajaj, no i teraz nie ma miejsca. O Jezu, search. Jakieś płatki. No dobra. Tam już jest ten extraction. Trochę ryzykuję. Chcę się rozejrzeć. Już powinienem stąd zwiewać. Czekajcie. Jeszcze się rozejrzyjmy. I trochę za szybko to poszło. Chyba już naprawdę czas na kolejną mapę. No piękny zachód słońca. Patrzę, czy ktoś nie idzie, byśmy jeszcze kogoś ustrzelili, nie? Tylko żeby nas ktoś nie ustrzelił. Jeszcze się tam przejdę w tamtą stronę, tam chyba jest plaża. Ten ostatni koleś to chyba był NPC, co? Czy bot? NPC. Trochę otwarty teren. Duże niebezpieczeństwo. Żebym nie żałował tej wyprawy. No, a tu już jest wyjście. Nikogo nie widać. Jeszcze się rozglądam, patrzę, ale no nic tu nie ma już. Nic nie ma, nikogo nie ma. Nikt nie chce do nas przyjść. Jeszcze z tamtej strony obejrzę. Jak mu kogoś słyszał. Kurwa, czemu on nie padł? Czemu on nie padł?
No ja pierdziu. Aj. No i widzicie. Aj, no, już po wszystkim, jak widzicie, moja zachłanność się nie opłaciła. Nie wiem, z czego był zrobiony ten ostatni koleś, bo wydaje mi się, że władowałem w niego cały magazynek amunicji, a on jakimś cudem nie zginął, tylko mnie zabił. No, niestety, straciłem wszystko, co miałem przy sobie, a były to spore zapasy, dużo fajnego lootu. Będzie trzeba to odrobić w następnych grach. Mam nadzieję, że mimo porażki odcinek Wam się podobał. Oczywiście, jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, komentujcie moje filmy, no i oczywiście subskrybujcie mój kanał. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie.